Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w Kościele Adwentystów dnia 7 w zborze w Podkowie Leśnej i zapraszam serdecznie na kolejne studium biblijne, dzisiaj pod tytułem Uczniostwo, a modlitwa. Dzisiaj w studium Słowa Bożego wezmą udział ze mną Ewa, Stanisław i Zdzisław. Ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże, to zgodnie z naszym, jak wydaje mi się, bardzo dobrym obyczajem, wpierw będziemy się modlić. Bardzo proszę. Nasz umiłowany Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że możemy przychodzić do Ciebie, że możemy rozważać Twoje Słowo. Chcemy Ci oddać cześć i chwałę za to. Chcemy prosić o Twojego Ducha Świętego, o dobre myśli, o to, abyś nami kierował, tak byśmy jak najwięcej dobrych rzeczy mogli i zrozumieć, i przekazać. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ja nazywam się Łukasz i dzisiaj, jak już wspomniałem, będziemy studiować temat uczniostwo, a modlitwa. A zatem, no właśnie, czy można być uczniem, bo jak można mniemać, będziemy mówić o uczniostwie chrystusowym, czyli o takim prawdziwym chrześcijaństwie, czy można być prawdziwym uczniem Chrystusa bez modlitwy? Czy też może ta modlitwa jest jednak potrzebna? A jeśli tak, to jaka modlitwa i jak dużo tej modlitwy, a może kiedy ta modlitwa? Wiecie, wiele osób sobie zadaje takie pytania. Jest to naprawdę ważki temat i wydaje mi się, że musimy koniecznie postarać się w miarę naszych skromnych możliwości na to pytanie dzisiaj udzielić odpowiedzi. Pismo Święte daje nam pewien bardzo piękny przykład modlitwy. Bo modlitwa nie zawsze musi być modlitwą wynikająca z dobrych motywacji. Czasami w naszych modlitwach, wydaje mi się, dążymy do tego, aby bardziej patrzeć na to, co nasze, co dla nas, co my chcemy. Tak? Jednak Pismo Święte uczy, żeby na modlitwę patrzeć nieco inaczej. Jak? Otwórzmy Księgę Daniela. Jest tam fascynująca historia pewnego młodzieńca, który modlił się, no właśnie, modlił się po co? Modlił się dlaczego? Może przeczytajmy kilka fragmentów, jeżeli możemy. To jest Księga Daniela, 9 rozdział i może 4 wiersze. To jest 2, 5, 8 i 17. Jeżeli ktoś mógłby, to bardzo proszę. 2, 5, 8, 17. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. Grzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest miłowanie i przebaczenie, gdy zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze na Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego, o Panie. No właśnie. No ciekawa sprawa, bo w zasadzie Daniel tutaj nie powiedział nic więcej, aniżeli to, co Pan Bóg doskonale wiedział. Mhm. Powstaje takie pytanie w ogóle, po co się modlić w takim przypadku. Ale wzorem mężów biblijnych dla nas modlitwa to jest taką deklaracją, po której stronie my się odpowiadamy. Czy my jesteśmy uczniami szatana, czy uczniami Pana Jezusa Chrystusa? Jeżeli modlimy się do Niego, jeżeli przedstawiamy Mu nasze życzenia, nasz zachwyt nad dziełem stworzenia, nad dziełem zbawienia, jeżeli my Mu dziękujemy, jeżeli podziwiamy przyrodę i dajemy Mu dowód tej naszej
naszego przywiązania i wielbienia Go, że to tak ładnie stworzone wszystko. To jest świadectwo, że my jesteśmy dziećmi Boga. A jeszcze jeden taki moment. My wprawdzie tutaj siedzimy, modląc się, ale wiemy, że nieraz klękamy przed naszym Bogiem i uniżamy się, dając tym samym dowód naszej takiej postawie wewnętrznej, że Ty jesteś, Boże, wielki, a jestem przemijający, jestem tylko człowiek. Pycha ludzka jest straszna i dobrze ją jednak temperować. Ale takie padły słowa, że był to młodzieniec. No młodzieniec on był wtedy, jak go do niewoli brali. Teraz Daniel ma przeszło 80 lat. I jest naprawdę wspaniały. Też mi się bardzo to podoba, że on wyznaje grzechy. Powstaje takie pytanie, a co 14-letnie dziecko czy 13-letnie nabroiło w tej Jerozolimie, że czy ono przyczyniło się do zniszczenia Jerozolimy? Ale on razem z ludem Bożym uznaje grzechy i tak pokornie prosi o przebaczenie. Także Daniel jest tu wspaniałym przykładem ucznia Bożego. Jaki jest, no właśnie, jaki jest w takim razie cel tej modlitwy? Bo może to by sobie trzeba było powiedzieć, bo od czego w ogóle Daniel rozpoczyna? To jest przykład takiej typowej wstawienniczej modlitwy za kogoś, nie za siebie. Jezus Chrystus właśnie przyszedł tutaj na ten świat, żeby nas ratować, prawda? I On jest przykładem już doskonałym i pokazuje, jak można w tej sytuacji upadłego człowieka, który zerwał więź z Bogiem, tą więź nawiązywać, przywracać i mieć tą szansę pomocy z tej strony, do której się ten człowiek teraz zwraca. I Daniel, wiedząc to samo, prosi i utożsamia się z całym narodem, bierze jego grzechy, te, jak które zostało wspomniane, bo jako dziecko jeszcze tych grzechów trudno mu zaliczać, na siebie i utożsamiając się, prosi o cały naród, nie o siebie. On był stosunkowo, można powiedzieć, w dobrej sytuacji tam, ale wiedział, że inni tacy nie są, mimo że wiedział, że prawdopodobnie ze względu na swój wiek też nie wróci do Jerozolimy już, chociaż bardzo pragnął, to chciałby, żeby jego bracia, siostry tam z powrotem wróciły i żeby to nadal był ośrodek wielbienia i chwały Bożej. Tak, mógłbym to tak też tak sumować. Modlił się o pomyślność innych. Właśnie. A o co mógł się modlić? Tak. A mógł się tylko o swoje sprawy modlić. Tak. I musimy w tym momencie już postawić na samym początku takie pytanie. Jeżeli zastanawiasz się, co z twoją modlitwą, to pomyśl, rozważ to w swoim sercu. Czy masz takie modlitwy wstawiennicze, czy tylko takie roszczeniowe? Mhm. Tak. No. Niezwykłe jest to, że Daniel jeszcze w bardzo mądry sposób zaczyna, bo mi się właściwie wydaje, że my się często modlimy o to, co jest bliskie. Jest takie przysłowie, koszula bliższa ciału, prawda? Człowiek się zwykle modli o rzeczy, na których mu zależy. To jest normalne. Można mówić, że człowiek jest szlachetny, ale jak jest w rzeczywistości, to każdy tak naprawdę wie. Ale to, co czytaliśmy w tym fragmencie, to jest jeszcze to, co to mnie też uderza, że Daniel zamiast spędzać czas już jako człowiek właściwie emerytowany, można by powiedzieć, na odpoczywaniu, cieszeniu się, on czytał pisma. I w tych pismach znalazł informację, że po 70 latach niewoli w Babilonie lud izraelski powinien zostać uwolniony. Jego wyliczenia, które sam swoim własnym potem te wszystkie lata przecież okazywały, że ten czas właśnie minął. Tak. A więc gdzie jest odpowiedź? I mówi, no to skoro ja to wiem, to muszę się modlić o nas wszystkich. I dobro narodu, odbudowa świątyni było dla niego ważniejsze niż jego własne dobro. Winny nie był, a modlił się jak winny. To jest właśnie nauka, która płynie z tej pięknej modlitwy. Pięknej modlitwy. Ja jeszcze jedno takie słóweczko chciałbym tutaj wspomnieć. Zauważmy, że kiedyś Hiob w sytuacji nie do pozazdroszczenia jest. Tak. Przyjaciele przychodzą w zasadzie z oskarżeniami go.
On później się modli za tych przyjaciół i Pismo Święte sprawdza, że wtedy Pan Bóg obdarzył go nadzwyczajnym błogosławieństwem. Co dla nas jest taką wskazówką. Musimy przełamać egoizm naszego serca i musimy więcej myśleć o innych, o społeczności całej zborowej, społeczności chrześcijańskiej, kościelnej. Mamy się modlić za całe środowisko, za całe społeczeństwo, bo my jesteśmy jednostką. Tak. A tutaj jest, to są masy ludzi, którzy też potrzebują Boga. Módl się za innych tak, jakbyś się modlił za samego siebie. Job się modlił o swoich przyjaciół, chociaż oni mu szczególnej przysługi raczej nie oddali. Wprost przeciwnie, chcieli go jeszcze, ja tak powiem, bardziej przycisnąć i mówili, nie ufaj temu Bogu, bo skoro cię zostawił, to znaczy, że sobie na to zasłużyłeś. On się pytał, kiedy ja temu Bogu nie ufałem? Przejdźmy do kolejnego, myślę, ważnego tematu. Jeżeli się modlić, to w takim razie pytanie, kiedy i jak? Kiedy i jak? Otwórzmy sobie kilka tekstów. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i 6 wiersz. Od tego może rozpocznijmy. Gdzie Chrystus nam daje bardzo ciekawą radę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Przeczytajmy kolejne ważne fragmenty, zanim sobie to omówimy. 14 rozdział tej samej Ewangelii i tam wiersz 22 i 23. 14 rozdział, wiersz 22 i 23. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi, wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Jeszcze Ewangelia Marka 35 i pierwszy rozdział i tam 35 i 37 wiersz. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział 35-37. A wczesnym rankiem przed świtem wstał i wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Tak jest. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pospieszyli, a gdy znaleźli do niego, wszyscy szukają się rzeczywiście. Z tego świadczy jeden, wypływa wniosek. Nie ma miejsca i okoliczności, której nie należałoby się modlić i co nie, kiedy nie można byłoby się modlić. To jest po prostu sytuacja, które nam się wydają trudne, które nam się nie podobają albo kiedy jesteśmy zadowoleni, możemy zawsze przyjść do Boga z modlitwą, czy to z dziękczynną modlitwą, czy z jakąś prośbą, czy po prostu w jakimś stawiennictwem i tak dalej, o każdej porze dnia i nocy. Tak. Może jeszcze powiedzcie mi, co w takim razie takiego było w tej modlitwie Chrystusowej? Dlaczego Chrystus nam kazał się modlić w samotności? Bo wtedy skupiamy się i po prostu mamy tą koncentrację, większą jakby łączność z Bogiem. Nie rozprasza nas nic, możemy naprawdę rozmawiać bezpośrednio, jakby w intymnych warunkach z naszym Panem. Czyli ta intymność jest istotna. Człowiek jest troszeczkę taki przewrotny, bardzo źle znosi obecność osób trzecich, bo od razu zaczyna się zastanawiać, jak ja wyglądam w ich oczach. A tutaj najważniejszy jest twój kontakt z Bogiem. To jest najważniejsze. I może też ten, na to zwróćmy też uwagę, że żeby mieć z kimś więź, musisz mieć dla niego czas. Czas dla rodziny, czas dla dzieci, czas dla żony, czas dla społeczności zborowej. Jak nie masz czasu, to co znaczy takie stwierdzenie, nie mam czasu? To znaczy, nie jesteś dla mnie ważny i nie mam dla ciebie czasu. Jeżeli nie mam czasu na modlitwę, to oznacza, Boże, nie jesteś dla mnie ważny. Ja jestem małym Bogiem. Dam sobie radę. Dam sobie radę, prawda? W modlitwie bardzo często wyznajemy swoje grzechy, swój stosunek niewłaściwy nieraz do Boga, do bliźnich i tak dalej. I to też przeszkadza, gdyby jakaś jest publiczność, która słucha tego w takiej rozmowie, prawda? Możemy się wstydzić, możemy być zażenowani. Natomiast taka intymna modlitwa otwiera nas i czyni nas szczerymi, nieobłudnymi, prawda? No ale mamy jeszcze, tak, mamy jeszcze jedna rzecz, która mnie niejako też frapuje, bo wydaje się, że jest pewna logika,
która wychodzi z tego, jak Chrystus się modlił i kiedy, bo on się nie zawsze modlił sam w samotności, prawda? On się też modlił ze swoimi uczniami, modlił się czasami z tłumami, ale no właśnie, kiedy się modlił w samotności, prawda? Może otwórzmy jeszcze jeden fragment, bo może nam troszeczkę też doda informacji. To jest Ewangelia Łukasza, 6 rozdział i tam od wiersza 12 do 13. Dwa wiersze dosłownie. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Tutaj właśnie cytowaliśmy różne fragmenty, które mówią o tym, o czasie spędzonym przez Jezusa na modlitwie, tak? Był to czas takiej samotności z Bogiem, to co już zostało powiedziane, takiego nawiązania kontaktu, ale tutaj mamy też kolejny fragment, który mówi o tym, że ważną decyzję miał przed sobą, tak? Potrzebował szczególnego kontaktu ze swoim Ojcem Niebieskim, żeby usłyszeć też, bo zobaczmy sobie, całą noc spędzić na modlitwie. No to ktoś by mógł powiedzieć, że to się można zanudzić, tak? No tak. Co rozmawiał tak cały czas, mówił do Pana Boga. Co on tam mówił, ktoś by mógł powiedzieć, oczywiście. No i dokładnie, i to musiały też mieć czas na usłyszenie Pana Boga, na usłyszenie poprzez swoje myśli, poprzez swoje sumienie. Był jakiś szczególny kontakt. Wiemy, że po tej nocy właśnie był w stanie wybrać tych 12 apostołów. Tak. To, co mnie uderza, wiecie, tak powiem zupełnie szczerze, bo ta motyw modlitwy Chrystusa jest dla mnie bardzo fascynujący. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Chrystus kiedyś powiedział, że dosyć dzień ma swoich trosk. Musi być w tym jakaś strategia, że Chrystus mówił, módl się o to, co jest dzisiaj, bo to, co się stało wczoraj, już jest zamknięte. To, co będzie jutro, jeszcze jest niedostępne, ale to, co jest dzisiaj, jest dostępne. Chrystus nigdy się nie dał zaskoczyć, a wiadomo, że robono na niego pułapki i siły zła, szatan, i ludzie. Wszystko robono, żeby go powstrzymać, a on był zawsze przygotowany. Ta poranna modlitwa w samotności to musiała być ta jego główna broń. Musiał się wtedy modlić do Boga Ojca i wtedy się musiał szykować, uzbrajać się, że tak w taki może to sposób nazwę, żeby być zawsze przygotowany. Chciałbym się też odnieść do tego, do tej myśli, że Jezus Chrystus modli się całą noc. Jeszcze nigdy nie modliłem się całą noc. Ale bywało, że modliłem się z wielką troską i ze łzami w oczach. Pan Jezus kiedyś do uczniów powiedział, do faryzeuszów, gdy mówili tak, czemu uczniowie twoi nie poszczą? Przyjdzie czas, że będą pościć. Sytuacja powinna być zawsze autentyczna i nasza postawa autentyczna. Ja przypominam sobie teraz takie opowiadanie z kampu, jak jeden załamany adwentysta postanowił iść w sobotę do szkoły i powiedział o tym swojej mamie. A mama całą noc się modliła, żeby syn rano podjął słuszną decyzję. To jest tak samo, to jest bardzo ważne, jeżeli masz wielkie chwile, wielkie decyzje, to wielki następny dzień to powinna być wielka noc wcześniej i wielka modlitwa wcześniej do Boga. Przecież wybieramy zawód, wybieramy szkołę, wybieramy partnera, współmałżonka, nie partnera, współmałżonka na całe życie wybieramy. Wybieramy, decydujemy się, czy zawrzeć chrzest z Bogiem, czy nie. Jak się ustawić do tego życia? Powinniśmy się poradzić Pana Boga, dlatego że ja uznaję, że rzeczywistość jest tak skomplikowana, tak zmienna, że ja nie panuję nad nią. I przychodzę do Boga i mówię, Tyś jest moim Ojcem, Tyś jest moim Stworzycielem i proszę Ciebie, ja z własnej woli swój los daję w Twoje ręce, pomóż Panie, prowadź sam. Tak. I takie modlitwy to sięgają nieba, otwierają drzwi do nieba. Tym bardziej, że Chrystus dawał nam obietnicę, byśmy się modlili, tak? Już nie będziemy czytać, ale jest tych obietnic sporo. Ewangelia Marka 11:22-23 jest napisane, żeby się modlić. Tak. Bo ten, kto się modli, jest w stanie przez tą modlitwę otrzymać to, o co prosi. Oczywiście są jakieś granice, bo nie możemy też dążyć do tego, żeby Bogu rozkazywać. To
to by było zuchwalstwo. Tak? O tym też jeszcze będziemy dzisiaj troszeczkę więcej mówić później. Ale mamy się modlić w pokorze, ale z jednej strony też wiedzieć, o co się modlimy i prosić Boga, bo Bóg chce, żeby Go o to prosić. Ja bym tutaj przeczytał jeszcze z Ewangelii Mateusza, ten 26:39, i że postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. No właśnie, to jest ten temat, o który chciałem w tej chwili też zaczepić. Dobrze, że ten tekst przeczytaliśmy, bo właśnie ta kwestia woli. Że my mamy swoje prośby, mamy swój obraz tego, co byśmy chcieli w przyszłości mieć, ale Bóg nieraz wie, bo zna przyszłość, tak jak teraźniejszość i tak dalej, wie, że to nie będzie dla nas dobre, nie jest właściwe i mogą stracić inni i tak dalej. Tak jak w przypadku tutaj modlitwy Chrystusa, on wiedział, że to będzie dla niego bardzo ciężkie, ale wiedział jednocześnie, że to ratuje z kolei całą ludzkość. I dlatego powiedział, jeżeli już nie można, to niech będzie zgodne z swoją wolą i niech się tak stanie. Tak samo my powinniśmy mówić. Pragnęlibyśmy tego, ale jeżeli to ma być dla nas niekorzystne albo dla innych jeszcze bardziej, tym bardziej to niech się stanie według woli, bo Ty wiesz. Tak, tu już wchodzimy w strategię modlitwy, to jest bardzo ważny temat, bo okazuje się, że modlitwa ma prowadzić do pewnej przemiany charakteru. To jest też ciekawe. Ja chcę tego, ale nie moja wola, a Twoja wola, prawda? To jest jakiś szlachetny skutek właściwej modlitwy. Popatrzmy na jeszcze inne skutki, czy też może rzeczy, których się powinno unikać w modlitwie, albo które są niezbędne w modlitwie. Jeszcze może dwa teksty. Ewangelia Mateusza, 6:7-8. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Jak mamy to rozumieć? To znaczy, że to, że się można za dużo modlić, to jest źle? Nie, każde zachowanie równowagi w społeczeństwie ma swoje takie wykrzywienie. Jeżeli to jest jakiś margines wąziutki, no. Ale w religii nie powinno być takich wykrzywień. Pan Jezus po pierwsze akcentuje to, że powinniśmy rozmawiać z naszym Ojcem, zachęca nas do tego, a z drugiej strony, żeby nie było pustej gadatliwości. Mnie się to kojarzy niestety, ale ze zwyczajami, które są w pogaństwie i tak cieniem się położyły też na chrześcijaństwo. Że w hinduizmie, w buddyzmie, w islamie stosowano coś, co przypomina różaniec. I tam w hinduizmie to mieli tych 800 paciorków. W islamie 1000. Jakąś tam formułę powtarzali. Ważne jest to, żebyśmy do Pana Boga przychodzili jako rozumne istoty. Mamy rozumnego Ojca i rozmawiamy z Nim. Tak. A nie powtarzamy jakąś formułę, prawda? I ważne jest, żebyśmy w ogóle modlili się do naszego Stworzyciela. Właśnie. A dlatego, że jeżeli to są modlitwy do ludzi, do osób, chociażby najbardziej czcigodnych, to jednak modlitwa jest zarezerwowana tylko do naszego kontaktu z Bogiem. No tak. Z Bogiem. I powstaje pytanie na przykład, czy Pan Jezus też jest godzien tego, aby do Niego kierować modlitwy i czy On nas wysłuchuje. I oczywiście, że tak. Ktoś kiedyś zadał mi takie pytanie, i znalazłem taką odpowiedź, która podkreśla to, że możemy się modlić do Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytam 14 wiersz. O cokolwiek prosić mnie będziecie, w imię moje, ja to spełnię. Jezus Chrystus jest Bogiem. Możemy się do Niego modlić. Możemy wielbić Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Tak. Popatrzmy na jeszcze inny bardzo ważny przykład modlitwy, który może już nie mówi właśnie o wielomówności, ale mówi o tym, jak się modlić treściwie. Prawda?
Tutaj jest 19, 20 może tak w angielskim Mateusza. 18 rozdział mówi, że nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak. Także widzimy, że tutaj jest podkreślane, że publicznie rzeczy, wstawiennictwo za innymi jest bardzo istotną sprawą, bo w tych modlitwach cichych możemy swoje powierzać sprawy na jak najbardziej, ale jeżeli mamy się modlić publicznie, to rzadko kiedy ktoś będzie modlił się w swoich sprawach. Raczej w sprawach właśnie społecznych się modlimy bardziej, tak, czy jakichś spraw konkretnie dotyczących innych osób. Czyli bardzo ważne, z jednej strony musisz się umieć modlić sam, ale też musisz się umieć modlić z innym, prawda? Wspólna modlitwa przynosi coś jeszcze. Myśmy nie wspomnieli jeszcze o tym jednym ważnym warunku. Tutaj szczególnie Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i tam 7 wiersz i dalej mówi, proście, a będzie wam dane. Czyli też jest potrzebna wiara, prawda? Pamiętacie, Chrystus w Nazarecie nie mógł uczynić wielu cudów, tak, bo zabrakło tam wiary. Ale wracając do modlitwy pańskiej, istotna jest pewna proporcja w modlitwie. To tak może brzydko zabrzmiało, tak jakbyśmy mieli statystykę wprowadzać do modlitwy. Ale jednak, jeżeli są w naszym otoczeniu tylko takie osoby, co jak do nas przychodzą, to tylko nas o coś proszą, pożycz mi tyle, daj mi to, tamto mi załatw, to my ich nazywamy, że to są takie toksyczne osoby. Mhm. Żebyśmy takimi nie byli w relacjach z Panem Bogiem. Tak. Żebyśmy mu wyznaczali, to masz, Panie, zrobić to, a szybko. Mhm. W modlitwie pańskiej mamy wiele słów dziękczynienia, pochwalnych, stawienniczych, o takie główne sprawy i tych próśb takich nie ma za wiele. Pan Bóg mówi, ja wiem, czego potrzebujesz, co nie wyklucza, że masz prawo jako człowiek modlić się w konkretnej sprawie i doświadczać Boga. O zdrowie możesz prosić. Mhm. O inne sprawy, jak w liście Jakuba też będziemy później czytać. Ale żebyśmy nie byli tylko roszczeniowi, żądający i później mówimy, o, Pan Bóg nas nie wysłał. Też słyszałem też taką błyskotliwą odpowiedź. Jak jednego chłopca pytano, mówi, modliłeś się o rowerek? No i dostałeś rowerek? On mówi, nie dostałem. Nie wysłuchał Pan Bóg? On mówi, wysłuchał, tylko powiedział, ale decyduję, żeby jednak tego rowerka teraz dla ciebie nie kupowano. Mhm. Więc powinniśmy Bogu dziękować za modlitwy, które zostały wysłuchane i za te, które zostały niewysłuchane. Według naszego zrozumienia. Bo Bóg coś dla nas ma innego, lepszego, lepsze rozwiązanie jako ten, który jest większym umysłem aniżeli my. I ma swój czas. Popatrzmy jeszcze na Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Już nie będziemy czytać, ale tam jest od wiersza, w 6 rozdziale od wiersza 9 do 15 jest właśnie modlitwa pańska. Jakie ważne treści z tej modlitwy właśnie wynikają? Czyli jak się modlić, jeżeli by nie być wielosłownym, nie powtarzać cały czas tego samego, bo Bóg jest inteligentny jak drugi człowiek, który chce słuchać rzeczy, które mają znaczenie i sens. Jak się w takim razie powinniśmy podejść? Co ta modlitwa wnosi? Przede wszystkim oddawać Panu Bogu cześć, chwałę. Tak. Przychodzić do Niego z ufnością, ale taką z ufną odwagą, bo do tego w sumie zachęcają nas te słowa. Ale też zachować taką postawę pokory, uniżoności. Przede wszystkim ta modlitwa pańska, później już po niej te fragmenty, 14, 15 werset, mówią, jaką postawę należy zachować. Tak? O odpuszczanie winy. Jeżeli odpuścicie ludziom ich przewinienia, to i Ojciec wasz niebieski odpuści wam. A jeżeli nie odpuścicie, to i Ojciec wasz nie odpuści wam. Czyli w sumie wskazuje to na takiego ducha, z jakim mamy przychodzić do Pana Boga. Z jednej strony ufnie, że nas wysłucha z taką ufną odwagą, ale z drugiej strony z pokorą. I właśnie ta postawa takiej uniżoności w stosunku do innych ludzi, odpuszczania im win, wskazuje na taką naszą pokorę. Wola Twoja niech się stanie jako w niebie, tak i na ziemi. To jest też ważny bardzo element. Tutaj ja bym tu jeszcze ten 14 i 15 podkreślił. I tym bardziej to jest dodatkowa jakby interpretacja do tej modlitwy.
zwrócenie szczególnej uwagi na tę sprawę odpuszczenia, przebaczenia ludziom, która nieraz sama mówi w modlitwie, a ona nie dochodzi do Boga, bo zamykamy ją, mając w sercu cały czas gniew do tego człowieka, żal i tak dalej. Więc ludzie nie zdają sobie nawet sprawy, że taka modlitwa nie dochodzi do Boga, bo przecież jeżeli to jest powiedziane, bo jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Popatrzcie. Czyli modlitwa nie wystarczy. No właśnie. No. I tutaj się zaczyna bardzo ciekawa część. Oprócz modlitwy potrzebne jest coś jeszcze. Przemiana serca. Trzeba chcieć przebaczyć. Trzeba poddać się przemianie serca, do której modlitwa ma prowadzić, bo modlitwa nie jest tylko po to, aby pomagać nam w różnych uzyskaniu różnych rzeczy, których pragniemy, żeby nas do Pana Boga przybliżyć, chociaż to jest bardzo ważny element, ale żeby też dokonać przemiany w naszym sercu, prawda? Bo celem Boga jest w zasadzie najistotniejszy, najważniejszy cel dla każdego człowieka. Ratunek do życia wiecznego, żeby nie być unicestwionym. I wszystko inne jest temu podporządkowane. Dzisiaj mamy drugą lekcję, która po wprowadzającej wprowadza drugi element, czyli przemiana charakteru następuje przez, ona jest dokonywana przez Boga. Gdy jesteśmy w kontakcie z Pismem Świętym i gdy pokornie przychodzimy do Boga. To jest niezwykle ważne. Na tym właśnie uczniostwo polega. Ja rozumiem, że przebaczanie innym jest bardzo trudne. Ale Pan Jezus, gdy może mu przeszło przez myśl to, co oni dla Niego robią, to z wysokości krzyża powiedział: Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A Szczepan, jego naśladowca, nie poczyta im tego za grzech. Właśnie modlitwy są skuteczne wtedy, jeżeli jest jedność, miłość, braterstwo, jeżeli jest przebaczenie wzajemne. Bo jakże możemy Boga prosić o przebaczenie grzechów, jak my innym nie jesteśmy w stanie przebaczyć jakichś drobnych uchybień, prawda? No właśnie, w kwestii tej modlitwy, bo modlitwa ma wymiar kontaktu między Bogiem a człowiekiem, ale ma też wymiar kontaktu między człowiekiem a człowiekiem. Modlitwa potrafi działać cuda, mówi się, ale jest potrzebna właściwa motywacja i właściwa modlitwa. Może otwórzmy Ewangelię Jana, 17 rozdział, tam jest taka piękna modlitwa Chrystusa za uczniów, tych, którzy byli z Nim wtedy obecni, ale też i tych, którzy mieli potem przyjść, kiedy się modlił o nich. I może chociaż jakieś krótkie fragmenty z niej wyciągniemy. Może dziewiąty wiersz, a potem wiersz 24. Jeżeli by ktoś mógł przeczytać, bardzo proszę. Nie możemy całej jej przeczytać, szkoda, bo jest rzeczywiście przepiękne. 9 i 24. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Czy tak się modli ktoś, komu nie zależy na drugim człowieku? Albo ktoś, kto musi zarabiać pieniądze i nie ma czasu na to, żeby się z kimś spotkać? Albo nie ma czasu lub głowy, żeby się troszczyć o tego człowieka i mu pomagać? Nie. Tak się modli ktoś, dla kogo dobro drugiego człowieka jest warte co najmniej tyle samo, co jego własne. Mnie porusza niezwykle jeden fakt. Jest to noc, w czasie której będzie pojmanie, a na drugi dzień będzie ukrzyżowanie Pana Jezusa i sześciogodzinne konanie na krzyżu. Tak. I co jest osiową sprawą, główną w tej modlitwie? Dobro uczniów i dobro całego chrześcijaństwa. To jest porywające. Nic nie mówi o sobie. Sześć godzin wiszenia i konania. To jest niezwykłe. I to właśnie nam daje przykład. Pan Jezus jest dla nas przykładem w tym, że powinniśmy przedkładać sprawy powszechne ponad własne, ale to jest tak trudne. I tylko wczytywanie się w ten tekst i prośba do Boga: Panie, zmień mnie,
może dać taki efekt, że sprawy zbawienia innych będziemy więcej cenili, aniżeli własne jakieś drobne sprawy. Mojżesz sięgnął wymiarów Bożych, gdy wołał: wymarz mnie, a ich zostaw z tych ksiąg żywota. Jest coś nadzwyczajnego. Gdyby byli tacy gorąco poświęceni ludzie w rękach Bożych, ten świat by naprawdę się zmieniał. Gdybyśmy się modlili, albo może inaczej, jeżeli chcemy jedności w chrześcijaństwie, to się o nią módlmy. Chrystusowej jedności wokół tego, co On powiedział i czego nauczał. Jeżeli chcemy bogobojności w chrześcijaństwie, to się o nią módlmy. Jeżeli chcemy, żeby nasi bracia nas dobrze traktowali, to się o nich módlmy i sami ich dobrze traktujmy. Jeżeli chcemy, żeby rządy nami dobrze kierowały i zapewniały nam szczęśliwość, również się za nich módlmy. Tak? Ale ja bym jeszcze tylko to jeden werset przeczytał, 20. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. A no właśnie. Czyli to dotyczy już każdego z nas, już, tych, których 2000 lat temu nie było i których jeszcze nie ma. Prawda? I którzy usłyszą od nas. Proszę, jaka perspektywa, prawda? Tak. Każdego, o każdego prosił Chrystus. Jeżeli jeszcze można, może następny werset. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Zresztą to jest werset przewodni do naszego studium. I wydaje mi się, że tutaj właśnie jest sedno tego uczniostwa. Tak? Jezus już wtedy modlił się o jedność. Tak. O jedność tych, którzy będą Jego uczniami w przyszłości. I co to znaczy? Że o tą jedność nie jest tak łatwo. Tak? To było troską Jezusa wtedy. I teraz też, jeżeli chcemy pokazać, że tak naprawdę jesteśmy Jezusowi i żeby ludzie uwierzyli w Boga, to mamy być jedno. To nie jest takie proste. To mamy planować to, troszczyć się o to. To wymaga też wysiłku, czasu, żeby takie rzeczy mogły zaistnieć. Ale to, co mówimy o modlitwie w kontekście uczniostwa, żeby modlitwa była skuteczna, to te rzeczy też mają mieć miejsce. Mnie wydaje się, że Pan Jezus szczególnie się za Polakami modlił. Bo mówi się o nas, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Niesamowici indywidualiści. I to jest piękne. Ale w jednym powinniśmy stanowić naprawdę taką grupę zbrataną w przychodzeniu do Jezusa Chrystusa. Tak. I nikt nie ma prawa zająć miejsca Jezusa Chrystusa. Tylko ten, który na krzyżu za nas zmarł, jest godzien tego, żebyśmy się wokół Niego zgromadzali. On jest centralną postacią. Jedność może być tylko w Jezusie Chrystusie. Im bliżej Chrystusa, tym bliżej jesteśmy siebie wzajemnie. Tak. I to, co mi się rzeczywiście bardzo w tym całym motywie wypływającym z tego dzisiejszego studium pokazuje, to jest to, że prawdziwe uczniostwo polega na tym, że człowiek, który chce być uczniem Boga, ma czas na modlitwę. Ma czas, żeby wstać przed świtem jak Chrystus. Ma czas żeby wstać nawet i modlić się przez całą noc, kiedy potrzeba. Ma siłę i charakter, żeby modlić się nie tylko o siebie, ale o innych. Ma czas, żeby modlić się we właściwy sposób do Boga i dziękować Mu za to, co Mu dał. I wreszcie, chyba to, co najważniejsze, ma czas, siłę i determinację, żeby ta modlitwa przyniosła zewnętrzne skutki w jego życiu. Bo modlitwa, która nie jest poparta życiem, do niczego nie prowadzi. To jest ten ważny element, że musi prowadzić do przemiany naszego charakteru. Tego zewnętrznego obrazu musimy się modlić o innych, bo modlitwa zdziała wszystko tam, gdzie ani rozsądek, ani przekonywanie, ani wiele innych rzeczy nie pomogą. I w ten sposób budowany był Kościół od początku, kiedy się modlono i przy wyjściu, przy spotkaniu, w różnych sytuacjach i jedność Kościoła. Tak budowano ewangelizację, czyli niesienie tego dobrego słowa innym przez modlitwę. Nigdy bez modlitwy, bo w ten sposób się nie dało rady. I w ten sposób my musimy dzisiaj ten płomień nieść dalej Ewangelii przez modlitwę. Modlić się, ale też i dawać dobry przykład. My mamy prawo modlić się za każdą osobą.
Nawet gdy ona była tyłem do Boga odwrócona. Gdyby nawet źle się o Bogu wyrażała. Tak. My możemy przyjść do Pana Boga i modlić się. I powiedzieć, to jest nasz brat. On jest z naszej rodziny ludzkiej. To dziecko drogę pogubiło, ale Panie ratuj. Tak jak modlimy się za swoimi dziećmi. Mnie się strasznie Pan Jezus podoba w tym momencie, gdy On mówi do Piotra, ja się modliłem już za Ciebie. Za Tobą się modliłem, dlatego, bo nawet nie wiesz, jakie Cię doświadczenie czeka. Mhm. Szatan domagał się, żeby Was przesiać. Zażądał, że też chce Wam złożyć swoją ofertę przyszłości. Że on też może być mistrzem dla Was. Ale ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała wiara Twoja. I my powinniśmy się za dziećmi swoimi, za wnukami, za zborem, za starszymi zboru się modlić, za tymi, którzy się angażują w życie zborowe. Bo są na szczególnych pozycjach i potrzeba wstawiennictwa za nimi. I wreszcie módlmy się też za tych, którzy są włodarzami naszego kraju. Bo przecież dla każdego dobra jest, dobra nas wszystkich, aby i oni byli ludźmi mądrymi, wyrozumiałymi, zdecydowanymi w tym, co moralne i co etyczne. Módlmy się za nich, pamiętajmy o nich. Módlmy się za tych, którzy mieszkają koło nas, których nie znamy. Módlmy się za tych, których spotkamy tego dnia, bo nie wiemy, kogo spotkamy. Módlmy się, bo modlitwa jest wielkim darem. Przez modlitwę właściwie może być możliwe zbawienie, bo gdyby nie modlitwa, to ani grzechów nie wyznamy, ani nie otrzymamy przebaczenia. Modlitwa jest niezbędna. Chciałbym bardzo podziękować za dzisiejsze studium i wierzę w to, że było ono budujące nie tylko dla nas, ale też i dla naszych widzów. I będziemy na końcu dziękować Panu Bogu, modląc się właśnie tak, jak dzisiaj studiowaliśmy i prosząc o to, aby to w to w nas głęboko zapisał i żeby to w nas pozostało. Bardzo proszę. Ukochany nasz Ojcze, przychodzimy teraz i chcemy rozmawiać z Tobą, modląc się, bo to jest właśnie rozmowa, która łączy nas z Tobą, która jest tym duchowym magnesem przyciągającym nas do Ciebie, która wyzwala w nas te wszystkie pokłady, które nieraz są gdzieś ukryte, a które przeszkadzają nam w odpowiednich stosunku z Tobą, z naszymi bliźnimi. Modlitwa jest tym przyzwoleniem nieraz Tobie do działania w naszym życiu. Ona ma również za zadanie zmieniać nas, zmieniać nasze poglądy, charaktery, przyzwyczajenia, prośby, wyzwalać nas z naszego egoizmu i czynić nas poświęconymi innym i Twojej sprawie przede wszystkim. Dlatego ucz nas, Panie, dałeś nam przykład swoim życiem, będąc tutaj, wspaniałej roli modlitwy i możliwości jej działania w życiu każdego człowieka. I za to niech będzie Ci cześć i chwała teraz i po wieki wieków. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za Wasz udział w dzisiejszym studium. Dziękuję za udział naszych widzów i zapraszam już za tydzień na bardzo ciekawe studium dotyczące tego, co zrobić, żeby nasze dzieci także pokochały Pana Boga. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj już w imieniu Kościoła Adwentystów Niesiennego Zboru w Podkowie Leśnej dziękujemy i pozdrawiamy.